Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie. Chciałbym przedstawić przede wszystkim naszych gości. Ruch na Harcki, Małgorzata Siemica, naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, druh Lucjan Grudzyński, skarbnik Związku Harcerstwa Polskiego, a więc mamy tutaj najważniejszych ludzi tej organizacji, a przybyli tu z ważkiego powodu, a mianowicie miasto Gdynia zawiązuje ze Związkiem Harcerstwa Polskiego partnerstwo pod takim roboczym hasłem Wychowanie Morskie zaczyna się w Gdyni. Jest to partnerstwo, które ma na celu intensyfikację działań związanych ze szkoleniem żeglarskim, szkoleniem morskim dzieci i młodzieży, nie tylko harcerzy. Tutaj ta oferta, mimo że budowana przez organizację harcerską, ma wychodzić szeroko do młodych ludzi. Wierzymy, że to wychowanie morskie ma szczególny walor, że to przeżywanie morza daje bardzo dobre efekty wychowawcze, że rozbudza taką potrzebę pracy nad sobą, a co za tym idzie, kształtuje charakter. No, nie bez przyczyny gdyński basen żeglarski nosi imię Mariusza Zaruskiego, harcmistrza, osoby, która właściwie jest twórcą tej idei właśnie wychowania morskiego, wychowania przez żeglarstwo. Podpisujemy dzisiaj, zawiązujemy dzisiaj to porozumienie, w ramach którego zostanie stworzony operator, będzie to Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP i taże fundacja w oparciu o obiekty, o flotę, którą dysponuje Związek, we współpracy z miastem będzie realizowała wspólne projekty, wspólne działania, które mają młodych ludzi przyciągać do żeglarstwa, przyciągać do tej wspaniałej przygody, która jednocześnie kształtuje ich wychowawczo. I taka jest ta idea i to jest powód, dla którego dzisiaj gościmy druhne naczelnik i drucha skarbnika. Po podpisaniu tego porozumienia oczywiście będą ruszały dalsze prace, które będą prowadziły do już konkretnych przedsięwzięć, konkretnych projektów w najbliższych miesiącach. Ja chciałbym jeszcze uzupełniając podziękować bardzo pięknie naczelnik i podziękować Związkowi Harcerstwa Polskiego za zrozumienie potrzeb wynikających z realizacji wielkiego wyzwania, jakim jest szkolenie morskie harcerzy, młodzieży w naszym mieście. Mamy piękną tradycję, gdzie odwołam się choćby do doświadczeń Zawiszy Czarnego, który w przyszłym roku będzie obchodził swój okrągły jubileusz. To żaglowiec, na którym wielu młodych ludzi zdobywało doświadczenia, szlify żeglarskie, ale też myślę, że stał się w jakimś sensie symbolem tego kształcenia morskiego. To piękna tradycja, ale dzięki współpracy, dzięki z jednej strony możliwościom, które tworzy Związek Harcerstwa Polskiego, z drugiej strony miasto Gdynia, możemy wspólnie działając powrócić do tego etosu kształcenia przede wszystkim najmłodszych. To nie tylko chodzi tu o wyczyn żeglarski, ale przede wszystkim na czym zależy nam wspólnie taki aspekt wychowawczy. Szkolenie poprzez kształcenie żeglarskie jest rzeczywiście bardzo ważnym elementem nie tylko metodyki harcerskiej, ale w ogóle kształtowaniem charakteru młodych ludzi i cieszę się, że dzięki temu porozumieniu będziemy mogli ponownie na szeroką skalę takie projekty realizować. Wychowanie Związku Harcerstwa Polskiego to wychowanie do odpowiedzialnej dorosłości. To jest bardzo wielkie wyzwanie w obecnym czasie. Między innymi wychowanie morskie jest tą formą wychowania, która młodych ludzi uczy odpowiedzialności za siebie i za innych. Uczy wytrwałości i uczy dążenia do postawionego przed sobą celu. Tym bardziej jest nam miło, że możemy wspólnie z miastem Gdynia rozwinąć naszą działalność związaną z wychowaniem morskim tu na miejscu, na bazie ośrodka Centrum Wychowania Morskiego, dlatego że uważamy, że popularyzacja wychowania morskiego jest ciągle za mała w naszym społeczeństwie. Żeglarstwo ciągle jeszcze jest zbyt elitarne, a chcielibyśmy, ażeby ci wszyscy młodzi ludzie, którzy chcą zakosztować przygody harcerskie, chcą zakosztować przygody żeglarskie, mogą z tego skorzystać. Panie Naczelnik, bardzo proszę.
Przechodzimy do symbolicznego aktu podpisania porozumienia. Można spojrzenie tu? Czy Państwo macie jakieś pytania? Tak, chcielibyśmy o konkretny wymiar tej współpracy, na czym to ożywienie, te projekty, które będą budowane, będą polegać? W tej chwili tutaj skromnie stoi takich dwóch druhów, którzy stworzyli pewną koncepcję działań właśnie dotyczących konkretnych projektów z zakresu wychowania morskiego. Druh Tomasz Marasewicz i druh Damian Konopka. Harcerze, żeglarze, osoby z dużym doświadczeniem i żeglarskim, i wychowawczym. Te koncepcje dyskutowane z gronem naczelnictwa ZHP uzyskały wstępną akceptację i będą w tej chwili się przeoblekały w konkretne działania. Te działania musimy realizować równolegle na kilku polach. Ci z Państwa, którzy znają budynek Centrum Wychowania Morskiego, wiedzą, że jest to budynek, który dziś wymaga też takiego doinwestowania. I wspólnie właśnie w ramach tego porozumienia chcemy, by był ten budynek modernizowany właśnie w ramach współpracy Związku Prezesa Polskiego i miasta, by ta infrastruktura była na miarę Gdyni i na miarę XXI wieku, a równolegle będzie rozbudowywana ta oferta programowa, zarówno oparta o flagowy okręt, jakim jest Zawisza Czarny, jak i o pozostały sprzęt, całą bazę, którą dysponuje dzisiaj Centrum Wychowania Morskiego ZHP. Te działania to będą rejsy, zajęcia, problemy? Tak. W dużym skrócie rzecz ujmując, baza, infrastruktura Związku Harcerstwa Polskiego, możliwości finansowe miasta razem połączone dadzą możliwości uruchomienia ponownie wielu aktywności, które pozwolą na szerokie szkolenie harcerzy, młodzieży, ożywienie programowe tego działania, a dwóch instruktorów harcerskich, którzy na co dzień będą zajmować się tym działaniem, to gwarancja jakości wysokiego poziomu, a nasz wspólny nadzór, zarówno naczelnik nad tym, żeby wszystko się odbywało tak, jak sobie zamierzamy, będzie na pewno dopingował harcerów do tego, żeby to zadanie wykonywane było wzorowo. Ja myślę, że to jest dzisiaj właśnie taka trochę modelowa koncepcja współpracy. Dzisiaj sama infrastruktura nie otwiera możliwości działania, natomiast połączenie infrastruktury, środków finansowych ze strony miasta, wspólne projekty i wspólny cel, wspólne marzenie, żeby jeszcze większa ilość młodych ludzi mogła, choć wiemy wszyscy o tym doskonale, że sport żeglarski tak naprawdę na co dzień nie jest sportem tanim, ale właśnie dzięki takim inicjatywom staje się dostępny dla każdego, że to oferta dla młodych Gdynian, ale też oferta, jak to zawsze tradycja Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego, to oferta też dla tysięcy młodych ludzi z kraju, którzy będą chcieli poprzez Gdynię poznawać szkołę życia pod żaglami, zobaczyć, jak wygląda przygoda z żeglarstwem w ramach i metodyki harcerskiej, ale także wielkiej przygody, jaką są żagle, morze i zdobywanie doświadczeń żeglarskich. Dlaczego dopiero teraz? Znaczy było gorzej, teraz będzie lepiej. To jest dobre pytanie, które można postawić zawsze, ale my się cieszymy, że to już od teraz i że odnaleźliśmy taką formułę. Oczywiście trzeba każdego dnia poszukiwać nowych form współpracy i myślę, że to porozumienie, które przygotowywane było wiele miesięcy, dzisiaj podpisane, wyznacza nową przestrzeń do aktywności. Ale też ono się wpisuje w pewną strategię działań miasta. Nie ukrywam, szukamy partnerów. Dzisiaj z jednej strony miasto posiada własną infrastrukturę sportową, własną infrastrukturę, która służy różnego rodzaju aspiracjom. Natomiast jak Państwo obserwujecie od lat, bardzo konsekwentnie szukamy też partnerów, którzy w ramach tej infrastruktury realizują swoje projekty. Że się odwołam do doświadczenia świeżego, miasto Gdynia
w sposób uroczysty w miniony weekend oddało wielki obiekt sportowy na Witominie, ale tak naprawdę oddaje ten obiekt od razu ze świadomością, że jest operator, partner w postaci stowarzyszenia Inicjatywa Arka, która przejmuje ten obiekt we władanie i realizuje tam własne projekty. Tak wyobrażamy sobie rolę i zadania miasta. My możemy pomóc w poprawie jakości infrastruktury, możemy przekazywać środki na konkretne działania, natomiast chcemy, żeby te działania nie były realizowane w tych obiektach szeroko rozumianych obszarach aktywności miasta taką metodą realizowaną przez pracowników miasta, urzędników miejskich, tylko by wykorzystać to wielkie doświadczenie, ten taki skarb potencjału emocjonalnego.